Witajcie, witajcie, cześć, cześć. Dzisiaj jest środa, 27 lutego 2009 roku, godzina 19:47. W związku z tym rozpoczynamy stream, kolejny stream z gry Truck Simulator 2. Rozpoczynamy stream. Ostatnio żeśmy wylądowali we Francji, w mieście Havre. I teraz będziemy jechać dalej. Zobaczymy gdzie nas tym razem. Zobaczymy gdzie teraz. Damy radę sobie dojechać. Gdzie teraz dojedziemy? Z czym pojedziemy? Jesteśmy w mieście Havre. Tak, tutaj. O, tu jest. Pukleon. No. To zobaczymy co tutaj mamy. Mieście. Havre. O. W Lipawie byliśmy. Transformatora jeszcze nie. Ryga. Budapeszt. W Budapeszcie już byliśmy. Od Neza też byliśmy. Walencja, nie byliśmy, ale dobra. Zobaczymy co jest. W tych tutaj. Dynaburg, nie byli do tej pory. Ale może pojedziemy tutaj. To jest pola kabla przemysłowego. Tutaj nie byliśmy. Dobra. No to już wiemy, gdzie idziemy w takim razie. To może być ciekawe. No to weźmiemy szpulaka kabla przemysłowego. Szpula kabla przemysłowego. Ile to jest? 30 ton. Z Havre, Francja. Podoba mi się to. I tam pojedziemy. Muszę sobie radę jeszcze dostawić. O.
chyba ja. Dobra, teraz może być ok. Wszystko sprawdzimy. Dobra. No to jedziemy. Może być ciekawie. Dobra, rozpoczynam. Tak. Kontynuuj. Teraz poczynamy. Równo godzina siódma. Nie chce mi działać. Co za kupiantena. Nie, bez sensu. Jak to zrobię, żeby to działało? Teraz działa. Dobra. Ile? 2 kilo. Dobrze, spoko. Gdzie jest wyjazd? Tutaj. Dobra, robimy tak. Dobra. Tutaj też. Rondo. Jak zwykle. Trzeba będzie uważać. Spokojnie jechać. Bo jest dużo osób. Okej. Teraz jedziemy. Teraz możemy, z tego czerwonego światła. Potem jak sobie poprawiliśmy. Mikrofon. Chyba sobie weźmiemy. Paliwo. Niemczech sobie paliwo. Żeby mieć po prostu. Żeby były jakieś oszczędności. Teraz w lewo. Zaraz będziemy brali towar. Oj, już tutaj się świeci. Aha. To tutaj jest. Będzie ciężko. Ale jakoś wygrać, nie? Dam radę.
Dobrze, dobrze. Daliśmy radę, daliśmy radę. Dobra, dobra. Muszę coś zrobić, żeby poprawić, mikrofon. Zaraz, bo coś tam nie działa. Halo, halo? Halo, 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 halo? Jak tam? Jak tam? Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, wszystko już działa. Wszystko już działa, no to już możemy... Możemy już normalnie jechać. Tak, można już wszystko ok. Dobra, sprawdzimy jeszcze tutaj trasę sobie. Jak będziemy jechać? Można powiedzieć typowo w dużej części, a tutaj później jedynką. Jak zwykle tutaj tak skręcamy. Dobra, omijamy Malmo. Tutaj tak, Turku. I tutaj Oikulo. Bo tu jest Pori. Dobra. Oikulo, aha. To później, żeby ten, to trzeba będzie wrócić. Co tutaj jest? To chyba tutaj też można. Tylko nie można się naprawić w takim razie. Tutaj w Pori jest do naprawy. Tak, w Pori jest do naprawy, ale nie będziemy odkrywać Pori, jeżeli tego nie trzeba. To najwyżej zawsze możemy się wrócić do Turku. Nie, w Turku też nie ma takiej możliwości. No trudno, no to po prostu trzeba będzie uważać, żeby się nie pozabijać. O, tu mamy, dokładnie. Jednak. No to się da jakoś to wszystko odpowiednio wygospodarować. No dobra. No to już. Teraz już bez zbędnych. Bez zbędnych problemów. Dobra, to tutaj możemy sobie zrobić zdjęcie od razu. Studio fotografii. Dobra.
Dobra. O. O, bardzo fajne zdjęcie chyba będzie teraz. Dobra. Piękny zrzut ekranu. Co tu weźmiemy? Tutaj. I tam może ten o. Pięknie, wspaniale. Pięknie, wspaniale. W związku z tym możemy teraz już naprawdę kontynuować. No to jedziemy do Finlandii, nie ociągamy się. Znowu światła. Tylko światła mogą nas zatrzymać. 301 tysięcy, no nie, tylko będzie można jeszcze parę tysięcy i będzie można już kupić, znowu powiększyć magazyn, kupić nową ciężarówkę, zatrudnić nową osobę. Najpierw trzeba będzie jednak przejechać rondo. Bardzo widać, że tu jest rondo, bardzo. Oblegane, tak mogę powiedzieć. Dziękuję za przepuszczenie mnie. Dobra. Zaraz będziemy mogli troszeczkę szybciej jechać. Tu prosto, w stronę Calais jedziemy, tak? No dobra. Trochę może zdążymy się rozpędzić, chociaż może być teraz trochę ciężko z rozpędzaniem, biorąc pod uwagę, że ile się tego wiezie tutaj i co się wiezie. No, teraz będziemy mieć autostradę. Tu można się rozpędzić do tych 90 km. Nawet nie jest tak, ile muszę powiedzieć. Nikogo nie ma, no to tutaj zjeżdżamy na ten pas. O, jakiś śmigłowiec widzę. A zaraz i tak będą bramki, więc można. O, już nawet nie mogę szybciej się rozpędzić, a teraz. Ale powoli się rozpędza. Dobra. Ograniczamy, powoli będziemy mogli wytracać prędkość. Dobra, się rozpędzamy już, przynajmniej na jakiś czas. Będziemy mogli się rozpędzić 2800 km, 2400, no tam jeszcze będzie prom trochę. Dobra. O. Przychód, no jeszcze trochę za mały przychód, żeby myśleć spokojnie o właśnie ciężarówce i całej reszcie, biorąc pod uwagę, że będzie lepiej mieć pieniądze na coś, na jakieś paliwo, czy tam dalej, wiadomo, jakieś mogą się znaleźć też niestety mandaty. Żeby mieć pieniądze na to, to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, zanim kupimy tam odpowiednią to, co potrzebujemy. No cóż, zdecydowanie wolno się rozpędzamy, powoli. No ale tak to jest. W Niemczech będzie lepiej. Jak się już rozpędzimy, to już będzie spoko.
Jedziemy sobie spokojnie. Nadal jeszcze mały przychód. O, 308 tysięcy. To jednak coś było, tylko musiałem przegapić. No ale tak czy siak, ja jeszcze bym poczekał na jakiś jeden sensowny przychód i wtedy będę kupował. A, teraz zmienimy pod górę trochę. Trochę przehamuję. Tylko 1 km właściwie tempomat dobrze trzyma. Coś się dzieje. No nie, ciężarówka jest jakaś, dlatego to tak trochę się ludzie tam zbierają. O, teraz będzie szybciej. Dobra, lewy pas. Ładnie żeśmy minęli. Jedziemy dalej. Przychód. Nadal jeszcze jeden sensowny. No to jest taki mniej sensowny, że tak powiem. Jeszcze taki mały. Dobra, można się tak trochę zrelaksować. O. Dobra. Ten już jest lepszy. No dobra. To w takim razie zobaczmy, co teraz. Olsztyn. Dobra, teraz Olsztyn. Bierzemy i unowocześniamy. Dobrze, już teraz mamy większy gaz. Dobrze. Dilerzy. Konfiguracja floty. No to teraz zrobimy odwrotnie. Biało-czarne. Może i... Dobra, potwierdź. Zakup. Olsztyn. Dobra, pięknie, ładnie. To teraz agencja pracy. Petr Dan. Maxim. Dobra, weźmy Maxima, bo maksymalnie tutaj 4. Dobra.
Ja za jakiś czas wrócę, tylko sobie jeszcze kolację zjem. Akurat. Niedługo będę z powrotem. Do zobaczenia. Niedługo już. A jednak nie, a jednak kolację jem sobie za jakiś czas. Teraz jeszcze będę jechał. O, Nagle wszystkie samochody zniknęły. No cóż, tak też się zdarza. Dobra, to w związku z tym mogę tutaj na prawy pas teraz zjechać. Skoro wszyscy zniknęli. Nie będziemy się tym tak przejmować. No to nie mój problem w sumie, prawda? Teraz przejdziemy prosto przez całe rozwidlenie. Narmi i Lil jedziemy. Jaka spokojna pogoda. Bezchmurna, no tam, no nie no, może trochę chmury jest, ale i tak jest bardzo ładna. Bo jest bardzo ładnie tutaj. Jakiś wypadek tutaj, a nie, to policja zgarnęła po prostu gościa, który pewnie za szybko jechał. No, nawet komputer musi czasami zostać schwytany przez odgliniarzy, he, 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 he. A my jedziemy dalej. Powoli kolejne przychody się też pojawiają między kierowców, między przychodów, większych przychodów z czasem. Będziemy skręcać teraz. Nie? A, nie w tą stronę. To będzie inaczej w takim razie. Aha, tutaj tak. Można powiedzieć, będziemy w jakiś sposób skręcać, ale nie tak. Czyli tutaj lewy pas w tym momencie. Daj mi zjechać. Dobra, no to w związku z tym teraz zaraz zjadę, to pójdę zjeść kolację teraz już naprawdę i niedługo wracam do was, żeby kontynuować jazdę. Będę za jakieś, no powiedzmy 10 minut za około. No to cześć.
Już jestem. Kolacyjka zjedzona. Więc możemy jechać już normalnie. Tutaj samochody nie zniknęły. 90 czy ograniczenie jakieś? Chyba nie. Ale my już musieliśmy zahamować, bo byśmy się nie wyrobili na zakręcie. No, chciałbym skręcić może. No jedź. Dobra. No, zaraz będą znowu bramki. Dobra, hamowanie, hamowanie, hamowanie. Dobrze, daliśmy radę. I znowu się rozpędzamy. Powoli przyspieszamy. Można rzeczywiście powiedzieć powoli, bo z tym ciężarem to powoli. No ale jak się już rozpędzimy, to będziemy mogli znowu 90 sobie spokojnie pojechać. Przynajmniej przez jakiś czas. Do następnej bramki albo ostrzejszego zakrętu. O, może sobie znam poprawić. Dobra. Już. Już lepiej. Spokojnie, trochę ciasne tutaj. O, już Belgia. Jakoś szybko ta Francja przejechała. Się człowiek nie zorientował, że już w Belgii wylądował. Dobrze, tutaj też jeszcze 90 można jechać. Szkoda, że w Niemczech jest takie ograniczenie. No ale coś. Coś za coś. Tam przynajmniej nie ma bramek autostradowych opłat.
Teraz będziemy w prawo skręcać w stronę Lierz. No, zobaczymy, czy bez ograniczenia, bez hamulca damy sobie radę. Chyba tak. Tak, damy radę. Pięknie, ładnie, wspaniale. Taka jazda jest super. No, teraz troszeczkę pod górkę będzie. No, trudno się mówi. No, nadal pod górę, teraz, no, już teraz troszeczkę lepiej. Tempomat wyrównuje prędkość. Teraz nawet chyba troszeczkę więcej będzie, no, wow, aż 1 km. No, to totalnie tak zawrotna prędkość. 70, 70. Dobra, skręcę tu. No, prościej będzie mi tak. Dobra, to już. To już zostajemy tutaj. No i tak już na tym pasie trzeba będzie zostać na razie. Już się rozpędzamy. Powoli, powoli, tak. To zostaniemy na razie na tym lewym pasie. No to w Belgii to są takie właśnie rozwidlenia. Lepiej zostać na tym pasie. Aż do Niemiec. Później tam będą jakieś rozwidlenia drogi. I tak bez sensu będziemy znowu skakać między pasami. Do granicy niemieckiej też można być na tym. Na lewym. No, dokładnie. Dokładnie. Dobrze, zostajemy. I tak samo przy następnym, też zaraz kolejne rozwidlenie będzie, więc zostajemy, no właśnie, zaraz będziemy wjeżdżać do Niemiec, więc już zostajemy tutaj, żeby nie skręcać do części fabrycznej Lierz. No, teraz już będziemy mogli. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie.
Jednak się pomyliłem. Znowu lewy pas. No, daj mi tutaj. Czyli tak cały czas jest ta zasada. Jesteś w Belgii, jedziesz do Niemiec, cały czas lewy pas. A dobra. Tak, i tam już jest granica niemiecka. Już widać na radarze, że tak powiem. Tu już można zjechać na prawy pas. Dobra, nikogo nie ma. To już flaga powiewa. To już jesteśmy w Niemczech. I teraz czeka nas spokojna jazda przez sporo okres czasu. Ile? 4,38. Dobra. A, jeszcze tu. Jedna taka pułapka. No dobra. Weźmiemy, bo zaraz by nas, no tak, zapomniałem, że tu jest do 80 ograniczeń dla ciężarówek. Dobra, to 84 już. Jedziemy sobie spokojnie przez, o, trójpasmówkę się zaczyna, pięknie, moja ulubiona. Cztery, 21. Teraz przejeżdżam przez Ren. Most na Renie. I czeka nas po prostu teraz spokojna jazda. Tak samo w Skandynawii też jest spokojnie, miło, przyjemnie. Dobra, teraz przyspieszamy i dobrze. Taki fajny zjaździk. Trochę można nadrobić czasu. Też ładnie tutaj się da jechać. Też ładnie jest. W
Frankfurt, Düsseldorf, jak będziemy? Prosto chyba, nie? Prosto? Dobra, to możemy zostać. Będzie rozwidlenie boczne, trzeciopasowe. Tak. To już tutaj. Do 60 pewnie. Tak. No, nie będzie tyle. Niech ten pomad zrobi swoje, niech on przyspieszy, żebym się paluszek nie męczył. He, he, he. Dobra, tu wjeżdżamy i już przyspieszamy. Ten pomad zrobił swoje, więc możemy teraz przyspieszać. Jak już tutaj zrobimy do 84 ten pomatem, to zobaczymy, gdzie to można zaparkować na nockę. O ile tu zostało? 2,55. Dobra, zobaczmy. No cóż, powiedzmy szczerze, nie mamy dużego wyboru. W ogóle nie mamy wyboru. Dobra. No to możemy jechać w takim razie. Właściwie nie mam tutaj właśnie problem z Niemcami, że bardzo rzadko są rozmieszczone gdzieś miejsca do spania. No to przykre jest właściwie tak, że taka autostrada, taka infrastruktura miejsc, gdzie można odpocząć, jest po prostu, że tak powiem, trochę jak na lekarstwo. I trzeba czasami nieźle kombinować, żeby jakoś tak dać sobie radę. Aha. To jeszcze, jak już tutaj Brema będzie, Hamburg. Dobra, i ostatnie tutaj zrobimy, żeby paliwa nabrać. Jaka ładna pogoda jest na zewnątrz. No, fajnie by było, gdyby takie lato było u nas też. Sporo zakrętów, rozjazdów, ale to nie problem. Przechody się spokojnie, powoli pojawiają kolejne. No dobrze, czyli za mostkiem idziemy.
2 godziny? No ale tam to już na pewno nie dam rady. No nie, no dobra. Parkujemy gdzie mamy i się nie chrzanimy. To... No. Na razie paliwa jeszcze nie potrzebujemy. Tylko tutaj parking. No. Co jest? Co, nie da się tutaj zaparkować? Co jest? No i... Bo za długi jestem. Jezus. Serio. No trudno. No to trudno. W takim razie jedziemy dalej. Szan się. Jestem zły z tego powodu, że taki numer zrobili. No trudno. No to dostaniemy jakiś mandat za przekroczenie czasu pracy, bo tak to nie zdążymy, na pewno nie zdążymy. To już od razu tam weźmiemy też paliwo, już nie będziemy się pitolić. O, chyba będzie padać. Zachmurzenie się robi. No właśnie. Dobra, światła i wycieraczki. Półtorej godziny. Ja jakoś będziemy musieli sobie dać radę. Mam nadzieję, że zdążymy. Jak nie zdążymy, to trudno się mówi. Aż dziwne, że tak długo zjeżdżaliśmy. No ale przynajmniej ciut trochę szybciej było.
Trochę gibnęło na bok. No trudno. Jedziemy dalej. No, już się zaczyna włączać te. No trudno. Nie mam innego wyjścia, tylko jechać dalej po prostu już. Może to w sumie krótki deszczyk. Te chmurki już tam dalej troszeczkę inaczej wyglądają. Wiem, widzę, zdaję sobie z tego sprawę. Aż tak dużego deszczu nie ma, więc może być. O. Dobrze. Ja za sekundkę wrócę. Pójdę tylko do swojej żony, żeby zobaczyć, co tam u niej. I zaraz wracam. Za sekundkę wracam i będziemy mogli dalej kontynuować jazdę do Finlandii. Tylko jeszcze podłączę sobie telefon do ładowania, bo zaraz mi padnie. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Jestem z powrotem. Możemy dalej kontynuować jazdę z Havru do Olkiluoko. Czy jak zwał, tak zwał. No, jakiś wypadek po drugiej stronie. No, trudno się mówi. Wiem, ile? Pół godziny. No, trudno. No, trudno. Tak są poustawiane te miejsca parkingowania, które są tak dupne, że niestety. Chciałem zaparkować, ale mi nie pozwoliło. Trudno, w takim razie po prostu jadę do kolejnego i tyle.
No, jakoś tak bardziej pada tym razem. Dobra. Zwiększamy tempo. Kolejny ładny przychód. Co, już minęło? No nic na to nie poradzę, no. Muszę pojechać do tam, gdzie tam mam. Jak zaczyna mocno padać jeszcze. No, się strasznie ciemno zrobiło od tego deszczu. Sorry za to chrumkanie i tak dalej, ale trochę przeziębiony jestem. No cóż, niestety. Tak już niestety czasami jest, że się człowiek przeziębia. Co jest? Wypadek jakiś? Tak powoli? Się robi. Wiem, że mnie dopada zmęczenie, ale co ja na to poradzę? A, już, zaraz będzie. No to chyba powinien być niewysoki ten mandat. Dobra, to może trochę przyspieszymy. I teraz prawy pas. Dobra, to już wyłączę tempomat, już powoli będzie redukował. No i tak tam chyba do 30 można. Dobra. Skręcamy tu. Właśnie, do 30. Najpierw weźmiemy trochę paliwa. Właściwie trochę paliwa, no tankujemy do pełna, no. A później zobaczymy dalej, co tam. Ja będę musiał chyba zaraz kichnąć. Bak pełny. Pięknie. No dobra. O, ładny przychód. Kolejny, dobrze. Nie walnę w nic. Dobrze. Z prawej nic nie ma. No to jedziemy. Pyk, pyk. No ma. Tak i jedziemy. To tutaj ten pas. Środkowy jak zawsze, zresztą. Oho, będziemy zaraz skręcać. Pokaż, jak to wygląda. Aha, tak, dobra. Dobra. No to w takim razie, no to jednak weźmiemy ten prawy.
tak i tu. I tak pewnie zaraz będę musiał zahamować. Tak. 50. Dobra. Teraz będzie powoli, powoli. Jest tu coś? Nie. Dobra. Dobra. I jakoś powoli dajemy, spróbujemy sobie przyspieszyć. Jadąc w stronę kolonii. No, już niecałe 1500 kilometrów przed nami. Teraz jedź. Dobrze. Środkowy. Dobrze. Oj. Dobra, to lewy. O, już. A zaraz się zaczną rozpędzać, dobrze. To na razie zostaniemy na tym lewym. Ale można już tutaj ten środkowy wziąć. Kanał Kiloński, jednym słowem. Dobra. Pyk. I zaraz będziemy jeszcze bardziej tutaj. A tym razem tą stronę. Tym pojedziemy. A co tam? A czemu nie? Teraz można z tej strony tym pojechać. I za tutaj, no to już od razu z tej strony tutaj sobie. O, to nawet tu zrobimy środkowy pas. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, niech to będzie. Dobra, jedziemy dalej.
Wyłączyli lampy, szkoda. Dobrze się jeździło przy tych lampach. No i teraz mamy zwężenie do dwóch pasów. Dobra, to też nie problem wielki. Jakoś strasznie po oczach daje to wschodzące słońce. No, można się tak zrelaksować, to lubię. Ale zostaniemy na tym lewym pasie. Po to, żeby wyprzeć tą ciężarówkę, która jest przed nami. Najpiękniej wzięto było. No, dobrze. Teraz lepiej. No, no to tutaj weźmiemy na prawo teraz. Ładny przychód kolejny. Jeszcze troszeczkę będziemy mogli już kolejną ciężarówkę kupić. Słońce powoli wstaje. 11,5 tysiąca. Ładnie, ładnie, podoba mi się. To był ładny przechód. Przepraszam bardzo, nadal. No cóż, przeziębienie to przeziębienie, ma swoje własne, niestety, prawa. Tutaj chyba jest kanał Kiloński. Tak, tu jest kanał Kiloński. Jak przyhamowało po prostu, ale się nadrobi, jak się będzie zjeżdżało w dół, przynajmniej częściowo. O, już wyrównuje powoli. Chyba zaraz będzie uruchomiony lewy pas. Albo niekoniecznie jeszcze. Zaraz będziemy wjeżdżać do Danii. Zaraz, znaczy się, no już niedługo. Będziemy wjeżdżać do Danii. A. To lewy pas. Zaraz będzie. Dobra.
Dobra. Kamerka poprawiona. I jedziemy dalej. O! To jaki kabriolecik. Zaraz się wyrypie. Dobra, spokojnie. No i teraz wjeżdżam do Danii już. Okej, okay. Tu jaki konwój się zrobił. Dobra, to teraz na prawy pas zjeżdżamy. O, tutaj. Wypadek. I znowu chyba lewy pas trzeba będzie uruchomić. Tak. No dajesz, daj. Dobra, okej, okay. Pięknie, ładnie i jedziemy dalej. Dobra, no to teraz można tutaj na środkowy pas. A, to już można lampki trochę zgasić. Sześć 51. Okej. Okay. Się okaże, że jednak ja będę musiał w Szwecji trochę przespać się. No zobaczymy.
Tutaj do nie, to też całkiem ładnie wygląda. O, wow, wow, wow. Spokojnie, spokojnie. Trochę za bardzo gibało. Ale już jest okej. Już 5 godzin minęło. No to chyba trzeba będzie się gdzieś w Szwecji chyba przespać. Dobra, wjadę do Szwecji, to wtedy będę się martwił. Co, gdzie, jak? A na razie jedziemy dalej. To chyba do 70 będzie ograniczenie. No, na razie. Dobra. Lewy pas, niech mnie gnierzy, nie wkurzają. Aha, już. Okej. Okay. No i znowu gliniarze wyprzedzamy. No, tu jak ładnie. No, tu jak fajnie. O, jakieś morskie farmy wiatrowe. A ci gliniarze cały czas się tutaj tłuką teraz. To jaka ładna latarnia z boku była. No, jedź, 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 jedź. Damy radę go wyprzedzić. No na razie tak średnio. Bo tracimy prędkość jadąc teraz pod górę. Ciężko jest, ciężko, ciężko, ale damy radę, jak już dojedziemy na szczyt, to wtedy będziemy mogli dalej, dalej. Nadal ucieka. No ale teraz już ładnie przyspieszyliśmy. Ty. Dobra. Się nie przejmuję, jadę. Dziękuję. Już mogę? Nie, jeszcze nie. Dobra, tu zjeżdżamy i jedziemy dalej. Przyspieszam do 80 i jedziemy dalej.
Dobra, to robię sekundkę przerwy. Pójdę na swoje żony zobaczyć, co tam u niej, czy wszystko w porządku. I po tym, no dobra, to może jeszcze najpierw zobaczymy, ile. 4,55. Dobra. 4,55 to trzeba będzie, tak, trzeba będzie gdzieś zaparkować. No, wygląda na to, że jedyne miejsce, które się nadawało, to tu. Dobra, to niech będzie. Tam weźmiemy, zaparkujemy, prześpimy się i pojedziemy dalej. No dobra, to ja w tym momencie za dosłownie sekundę wrócę i będziemy kontynuować dalej jazdę. No dobrze, z żoną i małym wszystko w porządku, co oznacza, że możemy jechać dalej. Pięć godzin, tak. Możemy dalej bezstresowo jechać. Możemy już kupić nową ciężarówkę. No ma to może teraz trochę co innego. A czerwone, czarne, całe czerwone. A, tego nie było. Czerwone. Cały czerwony i czarne pasy, tego nie było. Dobra. Dobra. Aż ten. Teraz agencja pracy. Peter V, ten ma tutaj 3. 3, 2.
Dobra, niech to będzie już. No dobra, będziemy mogli jechać dalej. Trochę gibu gibu, ale spoko spoko, udało nam się z tego wyjść. Mijamy Kopenhagę i jedziemy dalej. I teraz most na Sundzie i jedziemy. Tysiąc kilometrów przed nami. Szybko pokonamy, to biorąc pod uwagę, że tam jeszcze prom będzie. No ty co mi się tak kręcisz? Ale zwolnił Szwecja. No, przyspieszaj, panie. Ale był powolny. No ma. Przyspieszamy i wyprzedzamy cię. I tak nieźle sobie daliśmy radę z tym przejazdem. Dobra, teraz już na prawo wjeżdżamy. Omijamy Malmę. Ktoś wracał bez ładunku. No trudno. Zobaczymy jak duże. 453. Do wytrzymania.
A na horyzoncie? Na jakiś powolny konwój? Jakby tak? Tutaj ktoś powoli. No tak. Wiadomo. Przy policji trzeba zwolnić, prawda? Niepotrzebnie. Tak można po prostu pojechać normalnie, szybciej. To nie. To ja zwolnię. Bo policja. A po co? No, taki bezsens dla mnie trochę. Dobra, lewy, 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 jedź, jedź, jedź. Lewy, lewy. Może jednak. Ojo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 j
No, nie jest tak źle. Lekko się stopnęliśmy, ale nie ma większego problemu. Jest, nie ma, no ma. Jakie ładne bezchmurne niebo tam. Bardzo ładnie. Przepraszam, ale już tak trochę zmęczony się robię. Kursik ten zrobimy i idę spać. Jak zawsze zresztą. No, to kiedy będzie ten... dobra, powinienem chyba w ciągu tych 2 godzin dojechać do parkingu. Taką mam przynajmniej nadzieję.
No ta w Szwecji też się całkiem ładnie jeździ. Nie ma tych bramek też, można tak powiedzieć, autostradowych. Generalnie tak spoko. Za dużego ruchu też tak bardzo nie ma. Jest tak spokojnie, przyjemnie. Bezstresowo bym powiedział nawet. Musiałem sobie poprawić i jedziemy dalej. No to teraz skręcamy, wyłączamy tempomat. No tak z ciekawości, no to będzie więcej. No. No tutaj ciutkę tak. Trochę dużo. Dobra. No to jademy. Jako, że tu są białe... Co jest znowu? Trzy zero. To jest najważniejsze. Dobra. To są białe noce, więc będzie się jechało całkiem spokojnie. Dobra, wjeżdżamy przed. Dobra. I przyspieszamy do 84. Dobra. Teraz będziemy skręcać. Dobra, to wyłączamy tempomat. Ach, ta policja. I powolne wspinanie się. Przynajmniej nie tracę prędkości, tylko zyskuję jednak. Powoli, powoli, ale jednak.
Dobra, tutaj tak. Tutaj przynajmniej to są oświetlone. Nie tak jak gdzieś indziej. Gdyby nie te chmury, byłoby jeszcze widniej. No, nie jest potrzebne. Wszystko widać. No, to już się ciemniej trochę zrobiło, ale i tak nadal ładnie widać. No dobra, lewy pas, no trzeba wyprzedzić tego pana. Tudzież może panią. Nie kategoryzujmy za bardzo. Dobra, teraz można już na prawy. Tu jak się będziemy wspinać? Jednak silnik trzyma, trzyma i cały czas tyle samo. Dobra, lewy pas do wyprzedzania. Malutki konwoik dwuciężarówkowy. No ma, teraz można na prawy znowu zjechać. Jezu, ale mi się spać zachciało. Już czuję, jak mi się oczy zamykają powoli. Dobra, dokończymy to i idziemy spać. Ja cię po prostu nie wiem, może to jest kwestia tego, że tu się aż tak nie dzieje tutaj. Po prostu sobie jedziemy. Nie ma wypadków, remontów i tego typu rzeczy. Oj, przepraszam bardzo, ale po prostu to było silniejsze ode mnie.
Dobra, jedziemy dalej. Dobra. Jakie samoloty. Gripeny. Coś się dzieje. Dobra, lewy pas. W takim razie. No i dobrze zrobiłem. Pierwsza ciężarówka wyminięta. Zaraz wyminiemy te. Boże. Prześcigniemy. O. Kolejną. Wyminęliśmy drugą ciężarówkę. O, dobrze, pięknie. Wreszcie jakoś się dobrze powiedziało. Prawy, lewy. Zostajemy na lewym. A chociaż w związku z tym, że on to skręca. Dobra. To teraz można na prawe zjechać.
Jak się okaże, że jak jeszcze dojadę i zawiozę to, co mam tutaj, to już można kolejny garaż powiększyć i kupić samochód. Dobra, tu na lewo samochód i zatrudnić kierowcę. No, zobaczymy. Jeżeli co, to chyba niewiele będzie brakowało. Może jak krótko było to ograniczenie, tylko niepotrzebnie. I tylko niepotrzebnie zahamowałem. No cóż. Dobra, zostaniemy teraz na tym lewym pasie. Bo zaraz będziemy wyprzedzać znowu. Znowu 70. Dobra, ciekawe na jak długo. Sorry. No cóż. Ile uszkodzeń? Najbardziej to i tak opony. Teraz do promu. No dobrze, teraz mam to przyspieszyć, chociaż to i tak za bardzo mnie się nie przyda, biorąc pod uwagę, że i tak zaraz znowu skręcamy. 6,37 to i tak sporo. Pewnie do 50 będzie ograniczenie. Do 70. No tak. Ale tak nie ma zagrać 70, bo i tak go właśnie. Dobrze. No. Ładnie poszło. Można powiedzieć, że zgrabnie i zwinnie.
Już generalnie niedaleko zostało. Niedużo jeszcze tylko prom, trochę Finlandii i będziemy na miejscu. Serio? Da się mi mandat? A kit z tym. Dobra, lewy pas. Nie będziemy wyprzedzać kolegę. Ty pacanie, ty. Specjalnie to fajansia zrobił. Głupi radiowóz. I teraz se pojechał. Ćwok. Co jest znowu? 50? Rondo. No dobrze. Ja tutaj. No dobra. I tak jeszcze znowu ktoś przede mną. Nie, trudno. Dobra, tu skręcamy. No to na 30. Dobra, nie będzie tyle. Tylko się wlecza, nie wlecza, nie wlecza. 5 po 6 godzin. Dobra, tu. No to jademy. Dziesięć. Dobra. 99 kilometrów. Wow. Dobra.
4, ta, co tam? 10, 56. Tu ten pas. Tak czy siak, tak niedługo trzeba będzie skręcać. A w międzyczasie mamy czerwone światło. Już nie. Znowu czerwony? A Jezus. No nie wjeżdżaj mi tu, no. No i co za ćwok? Nie wiem po co w ogóle. Mama, topyk. Jakieś można pasy. No bo tutaj nie będzie. Co, pod górę jedziemy, że aż mi tam pomad z pana, czy prędkość mi z pana. Czy tak nie wygląda, jakby pod górę było. No ale może, co tam, nie znam się do końca. Co, już? Wow, ale długo była ta droga. Dwupasmowa. No, teraz można trochę przyspieszyć. Wypadek i a kaszka na. No Jezus, strasznie. Dobra, to nocowanka, jak co, ale nie robimy nocowanka.
Dobra. No, jaki przychód już? Dobrze. Dobrze. Pięknie. Case Landsat. Puste palety. Dźwig samojedny do Turku. Do Tallina. Helsborg. Dolsztyna. O, to jest takie dupne, za przeproszeniem są te. Bordeaux, Havre, byliśmy w Havre. Zresztą Kilonie można, zobaczymy. O! Ale nie, można by było tędy zrobić. Do Gracu. Natalii. No po prostu przejechał. No to przez Helsinki. No to wróciłbym tędy.
pewnie dany BPH White'u. No. Z Natalii. Wtorek. Dobrze. No to później od razu mamy tu pyk. Pewnie tu, tu i tak tu do Gracu. No i dobrze. Nawet jakże się spóźnię, to tam w cholerę. Zobaczmy. Rynek przesyły. Wtorek, sobota, niedziela. Czas podłoży 33 godzin. Ale się nikogo. Wyzwałem pyk. Pyk, jedziemy tu, tu. No i dobrze. I pojedziemy tak. I czemu nie? Będzie ciekawie. Salzburg. W Gracu jeszcze nie byliśmy. I to nie ma sensu, tak. Zejdziemy tu. Po staremu. Karaskałem do Gdańska też jest bez sensu. Po prostu tu. Wtedy tu, promem. Pewnie będzie przez Lisk, Norymbergę. Tędy. Do Austrii i do Gracu. Dobra. To na razie będzie na tyle. 299. No nie. Jeszcze nie. Ale będzie blisko. Dobra, zapisz. I wejdziemy. A jeszcze chciałem zobaczyć historię postępu Kruszos. Pięknie. Aż można się po prostu wzruszyć. Ładnie. Dobra. 56%, to już 1,5 miliona. Średni dzienny zysk. No to oczywiście 100%. 388. 70 do 4.
110. 7, 5, 3, 3, 3, 3, to i tak nieźle. A z dużych 59, 45, 50, 57, Wrocław. No to jest małe. Ja wystaw 59. To 8, to 36 teraz. Szczecin 52. No tak, 8, 3, 4, 2, 4, 2, 2,5, 2,5. To i tak jakoś idzie. No dobra. To wychodzimy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Następny stream będzie. Dzisiaj środa, to następny stream będzie w piątek o tej samej porze co zawsze. No to do zobaczenia. Cześć, czyli gdzieś tak koło 19:30, koło 20. No, no to cześć.